imię Ojca, który dał mi dzisiaj najcudowniejszy dar swego Syna w Komunii Świętej i Syna, który przebaczył mi i obmył mnie w sakramencie pojednania i Ducha Świętego, który mnie poprowadził, dotykał Słowem Bożym, dotykał kapłana, który sprawował Eucharystię, moich bliskich, całą wspólnotę parafialną. Amen. Dziękuję. Dziękuję, Ojcze, za bezmiar Twojej miłości. Pojąć jej nie mogę. Dałeś mi dzisiaj swojego Syna. Jego ciało i krew jest we mnie. Dziękuję, Ojcze, całym sercem. Za Jego obecność. Dziękuję, Jezu, za to, że mną nigdy nie gardzisz, że czekałeś na mnie i już przy wejściu do kościoła uśmiechałeś się całym sobą, czekając na mnie w sakramencie pojednania u stóp krzyża. Dziękuję za kapłana, który mnie wyspowiadał. Dziękuję za Twoją obecność w nim. Dziękuję, Duchu Święty, za to, że tak mnie poprowadziłeś, tak poprowadziłeś kapłana i całą moją rodzinę i parafię. Dziękuję Wam. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie. Dzięki Ci, o dzięki Ci. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie. Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Dziękuję, Duchu Święty, za Twoje podpowiedzi dzisiaj. Co mam mówić? Jak się zachować? Za to, że przez cały dzień modliłeś się za mnie i ze mną. Za Twoją łagodną obecność. Każdy powiew wiatru, w którym jesteś obecny. Dziękuję, Duchu Święty,
za każde spojrzenie, słowa wypowiadane, słowa usłyszane w czasie Eucharystii. Dziękuję, Duchu Święty, że pozwoliłeś mi zobaczyć w kapłanie Jezusa, że pozwoliłeś mi zobaczyć w hostii Jezusa, że wiarą dostrzegam Jego krew i mękę. Dziękuję, że nie zostawiasz mnie samego. Dziękuję za dar Komunii Świętej, za tę jedność, której teraz nie pojmuję, a jest. Dziękuję za każdego brata i siostrę, którzy byli ze mną na tej Eucharystii. Dziękuję za moich bliskich, ich modlitwy. Dziękuję, Duchu Święty, za błogosławieństwo, dziękuję, że mogę teraz, będąc w domu wśród moich bliskich, oddychać obecnością Jezusa. Dziękuję, że dziś powiedział do mnie, jak bardzo troszczy się o mnie, o każdego człowieka, o moją rodzinę, o nasze rodziny. Skoro troszczy się o wróble, a my jesteśmy dużo bardziej cenniejsi w jego oczach. Dziękuję, Duchu Święty. Chwała Ojcu, który zaprosił nas na Eucharystię, dał siły, miejsce i czas i kapłana, i Synowi, że dał nam siebie samego, by nas wzmocnić, przemieniać, uświęcić. I Duchowi Świętemu, który nas poprowadził przez cały ten czas, jak była na początku tego dnia, teraz na koniec i w godzinę śmierci naszej, i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty, przytul nasze rodziny i daj dobrą noc. Dobra noc to jest dobra noc w Twoich ramionach. Daj święty sen, święty odpoczynek, święte myśli, pokój serca, łagodność i cierpliwość, uzdrowienie, całkowite uzdrowienie.
dla każdego z nas, dla naszych rodzin. Niech ta noc będzie kolejną nocą ku świętości. Amen. Maryjo, Córo Boga Ojca, Mamo Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, dziękuję, że byłaś z nami. Za Twoją cichą, pełną modlitwy obecność. Za Twoją miłość i troskę. O to, by te sakramenty były święte. Dziękuję, Mamo. Przytul nas do swego serca, Oblubienico Ducha Świętego, byśmy odpoczęli tej nocy i byli lepsi jutro rano, niż byliśmy dzisiaj. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Kochani, podzielę się tym, że dzisiaj w naszej parafii byliśmy na Eucharystii, której intencja była taka: o jedność małżonków w małżeństwie i rodzicielstwie.